Dlaczego w herbie Miłomłyna jest krzyż i niebieski kolor? Którzy zasłużeni dla Polski żołnierze ukrywali się w Miłomłynie i jakie były ich losy? Gdzie pracował podczas pobytu w Miłomłynie Marian Litecki? Co mi przychodzi do głowy, to naleśnictwo. No piękna odpowiedź, prawidłowa. Na te i wiele innych pytań przyniosło odpowiedź spotkanie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Miłomłynie. 10 uczniów zmierzyło się w 7. edycji konkursu wiedzy o żołnierzach wyklętych. Inicjatorem tego konkursu i w ogóle pomysłodawcą jest pan major Dariusz Kazimierczyk, czyli ta osoba, która prowadzi właśnie w tej chwili konkurs. Ma naprawdę ogromną wiedzę historyczną i tak naprawdę on zapoczątkował ten konkurs jako osoba indywidualna. Święto upamiętnienia żołnierzy niezłomnych w Miłomłynie to inicjatywa, w którą mocno angażują się miejscowi harcerze. Wydaje mi się, że obchodzenie takich świąt jak właśnie Dzień Żołnierzy Wyklętych jest czymś bardzo ważnym, szczególnie dla tego, co się teraz dzieje w kraju, a szczególnie dla nas w Miłomłynie, z racji tego, że na naszych terenach żyła i funkcjonowała swojego czasu na przełomie 1945-1946 roku Danuta Siedzikówna Inka, z którą jesteśmy bardzo mocno związani jako drużyna harcerska. Co roku staramy się włączyć w różny sposób, porządkując miejsca pamięci, przygotowując przedstawienia. Już dzisiaj mieliśmy takie przedstawienie dla młodzieży szkolnej, które przybliżyło uczniom, kiedy narodziło się to święto. Ważnym punktem obchodów była msza święta w intencji ojczyzny i żołnierzy wyklętych, którą odprawiono w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja w Miłomłynie. Następnie korowód z pochodniami przeszedł, by złożyć wieńce przy pomniku Danuty Siedzikówny przy ulicy Pasłęckiej. Żołnierze musieli uciekać za granicę, aby nie byli gnębieni, nawet więzieni, a nawet i mordowani w zależności od struktur, w jakich działali. Natomiast część żołnierzy zostało, chciało walczyć dalej o swoje poglądy, o swój honor, o to, o co walczyli jeszcze w czasie II wojny światowej. Miłomłyn ma bogatą historię. Ta pamięć o żołnierzach wyklętych jest pielęgnowana tu w Miłomłynie. Od 5 lat tutaj stoimy przy pomniku Inki, którzy fundowali sponsorzy i mieszkańcy Miłomłyna. Konkurs wiedzy o żołnierzach wyklętych pokazał zaś, że młodzi mieszkańcy Miłomłyna wiedzę na temat tej historii mają ogromną. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv